Witam z tej strony, Szwajcar. W tym nagraniu niestety, ale musimy oficjalnie zdyskwalifikować oficjalnie zaproszoną osobę. Mamy tutaj podgląd na wszystkich traderów biorących udział w rywalizacji Trading Skill Edition 6. Obecnie mamy 55 traderów w rywalizacji, natomiast oficjalnie zaproszony Rafał Zaorski usunął podgląd do swojego konta. Za usunięcie podglądu grozi dyskwalifikacja. Także przejdźmy do konta Rafała Zorskiego na Forex Factory. Widać tutaj, że żadne konto nie jest podpięte. Jako pierwszy usunął podgląd do swojego konta. Teraz pytanie, dlaczego to zrobił? Cofnijmy się dwa tygodnie wstecz. Dokładnie 4 lutego, jeszcze tak wyglądało konto Rafała Zorskiego. Widzimy tutaj wynik minus 98,7% i strata minus 5426 dolarów. Warto tutaj dodać, że startowało od 500 dolarów na samym początku. Widać tutaj na podsumowaniu, że dokonywał wielu dopłat do tego konta konkursowego. Dopłaty są możliwe, wypłaty nie są niestety, natomiast tutaj tych dopłat. Jak widać, było dużo. Tutaj natomiast widać przebieg transakcji. W jakim stylu tutaj był rozgrywany trading? Żeby tylko objaśnić ten wykres. U góry mamy wykres balansu, na dole mamy wykres profitu, czy też zwrotu. Tutaj natomiast widać nałożony równocześnie wykres balans i equity na siebie. Także widać, że rachunek nie wychodził poza 2000 dolarów. Także dyskwalifikujemy Rafała Zorskiego za brak podglądu, czyli nieutrzymanie podglądu aż do końca rywalizacji, czyli do 20 marca. Podkreślam też, że inne oficjalnie zaproszone osoby nadal podgląd utrzymują. Natomiast na innych grupach Rafał Zorski wstawia prześmiewcze posty, gdzie pisze, że traderzy boją się strat. Natomiast kto tu boi się strat, ten kto ukrywa podgląd. I boi się pokazać swój trading. Podkreślam, że inne oficjalnie zaproszone osoby nadal utrzymują podgląd na swoje konta. Natomiast na swojej grupie Rafał Zorski wstawia komentarze co do tradingu innego tradera, biorącego udział w Trading skill edycji 6, choć sam ukrył podgląd. Grupa traderów wprowadza zasadę, można komentować innego tradera, jeśli samemu pokazuje się. Własny trading. Jeśli boisz się pokazywać własny trading, to obserwuj sieć cicho. Jako że widać tutaj ogromny zgrzyt, to grupa traderów oficjalnie wyzwie trading gem session na pojedynek pięciu traderów z grupy traderów oraz pięciu traderów z Teotz. Gdzie wynik będzie liczony jako średnia Grupy. W ten sposób będzie można łatwo pokazać różnicę między grupami. Na tą chwilę jednak nadal trwa rywalizacja Trading Skill Edition 6, gdzie jest przedłużona rejestracja do środy 17 lutego, także do jutra. Co do nagród to aktualnie każdy trader, który zakończy rywalizację Trading Skill Edition 6 na plusie, otrzyma nagrodę. Nawet jeśli będzie to wynik Plus 0,4% także wtedy otrzyma nagrodę. Teraz już pozdrawiam i oczywiście nie gridujcie tylko, piramidujcie zyski.